Bardzo serdecznie Państwa witam. Rozpoczynamy transmisję online Międzynarodowego Dnia Teatru w Teatrze Modrzejewskim w Legnicy. Międzynarodowy Dzień Teatru to najważniejsze dla ludzi teatru całego świata święto, ustanowione w 1961 roku na cześć otwarcia Teatru Narodów w Paryżu. I od wielu, wielu lat co roku teatr na całym świecie, podkreślam, teatry na całym świecie obchodzą to święto w różny sposób, grając przedstawienia, robiąc eventy, różne projekty itd., itd. W tym roku to święto dzieje się w rzeczywistości nadzwyczajnej. Pandemia zamknęła prawie, podkreślam, prawie wszystkie teatry na świecie i wszystkie teatry w Europie. W związku z tym po raz pierwszy musimy w jakiś sposób sprostać tej sytuacji. Co jest najważniejsze w tej sytuacji? Najważniejsze jest to, żeby nie popadać w pesymizm. Ja wiem, że to jest takie trochę trudne i mówienie o tym, że nie można być pesymistycznym w tej sytuacji jest trudne, ale najważniejsze dla teatru jest utrzymywanie więzi z widownią. Teatr bez widza nie istnieje i w tej sytuacji nadzwyczajnej my jeszcze bardziej to wszystko odczuwamy. Jeszcze bardziej odczuwamy to, że teatr bez widza po prostu nie istnieje. I dlatego stąd ten pomysł na te działania online. Mamy różne niespodzianki, ja nie będę ich wymieniał. Jeśli Państwo pozwolicie, wszystko jest na naszym Facebooku, na naszej stronie. Natomiast chciałbym po pierwsze w tym wyjątkowym dla Teatru Dnia złożyć serdeczne życzenia naszej widowni. Może to brzmi paradoksalnie, ale widownia jest najważniejszą częścią teatru, najważniejszym fragmentem naszego życia. Po drugie, chciałbym bardzo serdecznie z tej okazji tego święta uściskać wszystkich pracowników teatru, którzy dzielnie potrafią tej sytuacji, jaka jest, nadzwyczajnej sprostać. My bardzo dużo pracujemy, przenieśliśmy pracę do sieci, pracujemy nad nowym spektaklem, nad nowym Dekameronem, wszystko Państwo wiecie. Za chwilę wznowimy zajęcia klubu Gońca Teatralnego w sieci. Staramy się ten kontakt z widzem utrzymać jak najściślej, najmocniej. Dlatego to wspólnotowe myślenie, to myślenie nie o estetykach, ponieważ jak Państwo wiecie, zawsze ogłaszano koniec teatru. Jak powstał film Niemy, ogłaszano koniec teatru. Jak powstał film, ogłaszano koniec teatru. Jak powstało radio, ogłaszano koniec teatru. Jak otwarto multipleksy, ogłaszano koniec teatru. Więc pewnie też są tacy, którzy teraz po pandemii wieszczą koniec teatru. Ja myślę, że teatr przetrwa i nie ma znaczenia w jakiej formie przetrwa, jaki będzie jego repertuar, jaka będzie jego estetyka, bo to nie jest ważne. To są rzeczy na później, na kłócenie się artystyczne w sytuacji, w której świat jest normalny. Kiedy świat jest nienormalny, tak jak teraz, kiedy nie możemy dla Państwa grać, kiedy teatry są zamknięte, kiedy jest niepewność co do dalszego naszego bytu, ponieważ nikt nie może powiedzieć tak naprawdę, ile ta sytuacja potrwa, tym ważniejsze jest to poczucie wspólnoty i bycia razem. I bardzo tu Państwa do takiego myślenia pozytywnego namawiam do akcji Zostań w domu, ponieważ ta akcja, jeśli nawet nie spowoduje zamknięcia pandemii, to ją w sposób zasadniczy ogranicza. I z okazji naszego święta chcę bardzo serdecznie podziękować za trud, za działanie, za wielką pracę dla nas, wszystkim pracownikom służby zdrowia. To, co robicie Państwo, jest wyjątkowe, jest niesamowite i chcemy się Państwu odwdzięczyć, jak to też w dalszej części naszego Święta Teatru opowiemy. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam na wszystkie wydarzenia na naszym Facebooku i na naszym YouTubie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru i bardzo Państwa zachęcam do takiego myślenia o trzymaniu się razem, o tym, żeby jednak niezależnie od tego, jaka jest zła rzeczywistość wokół nas, wierzyć w to, że ten świat zły kiedyś się skończy i wrócimy do otwartych teatrów po zarazie, do pełnych widowni i do tego, co w teatrze jest najważniejsze, do spotkania człowieka z człowiekiem. Dziękuję bardzo.